16 marca 2013 roku odbyły się dni otwarte w Społecznym Gimnazjum na ulicy Raszyńskiej 22. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na podróż po tym wspaniałym wydarzeniu z pomocą naszego filmu. Uczniowie naszej szkoły czerpali przyjemność z oprowadzania kandydatów po pełnych miłości i demokracji korytarzach gimnazjum. W sali chemicznej i fizycznej odbywały się niezwykle ciekawe i pełne emocji eksperymenty. W czasie dni otwartych rodzice i kandydaci mieli przyjemność zostać zaproszeni na pyszny poczęstunek przygotowany przez demokratyczną załogę naszego gimnazjum. Tymczasem w naszym sklepiku można było kupić informatory i różne akcesoria. Przyszli uczniowie mieli okazję zapoznać się z demokratyczną myślą szkoły i informacjami o wyżej wymienionej. W tymże czasie rodzice byli otoczeni demokratyczną miłością Rady Pedagogicznej na zebraniu informacyjnym. Bednary to są takie jakby, to jest taka waluta szkolna, to są takie punkty, które musicie uzbierać, żeby zaliczyć cały tam semestr czy rok. Są różne nazwy i na tych otrzęsinach prezentujecie swoją nazwę i często ta klasa was tak trochę definiuje, no. Była klasa Masala, tak samo jak klasa Buzle i to był zbiór różnych osobowości, które jakby razem tworzyły jedną całość. Skąd duży nacisk naszej szkoły wchodzi się na zajęcia pozalekcyjne, fakultatywne. I mamy tych zajęć na ogromnie dużo, na tydzień, które przemysłuje prawie 30 lat temu. I można wybrać, no tutaj właśnie stoją tam ci od filmu, tak? Niezwykle utalentowany zespół Rasz Filmu przygotował dla Państwa zestaw rozmaitych wywiadów z kandydatami i ich szanownymi rodzicami. Zapraszamy. Skąd Państwo dowiedzieliście się o tej szkole? No, nasz starszy syn chodzi już na Raszyńską, także to jest główne źródło informacji. A poza tym, no oczywiście Raszyńska jest w ogóle sławna. Sławna pewnie dzięki takim uczniom jak Wy. Możesz coś opowiedzieć o sobie, swoje zainteresowania? No, ja lubię bardzo muzykę klasyczną, lubię grać na akordeonie, lubię bardzo zwierzęta, lubię bardzo też historię. Dobrze. Dziękuję bardzo. Skąd się dowiedziałaś o Raszyńskiej? No a więc dowiedziałam się od swojej zastępowej, od swojej koleżanki Oli Żychatyńskiej i ona powiedziała, że to jest bardzo dobra szkoła i że się w niej bardzo dobrze czuję. No, to tyle. Możesz coś opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach? Należę do 148 WDH Konieczynki. No nie wiem, chodzę na zajęcia sportowe, na Krav Magę. Nie wiem, no chyba tyle. Dziękuję bardzo. Skąd dowiedziałeś się o tej szkole? No to znaczy od rodziców i pełno moich kolegów chce coś zabrać. No i to chyba wszystko. A czym się interesujesz? No lubię sporty oraz matematykę i lubię też plastykę. No i już. Dziękuję bardzo. Czy było dużo ludzi? Na pierwszym dniu otwartym zdecydowanie było bardzo dużo ludzi, a do tej pory też zjawia się kilka, ale będzie więcej. A jakby jakie atrakcje ma do zaoferowania dzień otwarty? Jest spotkanie dla uczniów, dla rodziców, jest sklepik, w którym można zobaczyć jakby wytwory naszych uczniów, między innymi gazetkę szkolną. Jest także kawiarenka, która jest połączona teraz z IB, bo jest także dzień otwarty dla IB.
No i myślę, że zobaczenie naszej szkoły to jest główna atrakcja. Dziękuję.